raz kolejny uczniowie klas 4-6 ze szkół podstawowych z terenu gminy wzięli udział w konkursie czytelniczym zorganizowanym przez Bibliotekę Centrum Kultury oraz Szkołę Podstawową w Piekoszowie. W tej edycji konkursu podjęliśmy wątki z książki Mała Księżniczka oraz książki i filmu Tajemniczy Ogród. Zadaniem uczniów było na przykład uzupełnienie zdań, udzielenie odpowiedzi na pytania czy wskazanie, kto wypowiadał podane słowa. Dla wielu część pisemna była najprostsza, ponieważ tuż po niej przyszła kolejna część ustną. Po przejściu przez pierwsze dwie konkurencje przyszedł czas na część filmową. W odpowiednim momencie film był zatrzymywany, następnie padało pytanie, na które uczniowie musieli odpowiedzieć w ciągu kilku chwil. Po sprawdzeniu odpowiedzi i podliczeniu punktów, nauczyciele zasiadający w komisji wyłonili zwycięzców. Na trzecim stopniu podium stanęła Martyna Jakubowska ze szkoły w Łosieniu. Na miejscu drugim znalazła się Justyna Piotrowska z Zajączkowa, a zwyciężyły aż trzy dziewczynki: Julia Prus z Brynicy, Amelia Snoch z Rygoszyna oraz Zuzanna Kumor ze Szczukowskich Górek. W części filmowej największą wiedzą wykazała się Daria Kozioł z Rygoszyna. Na rozdaniu nagród pojawił się wójt gminy Zbigniew Piątek oraz wicedyrektor ZPO w Piekoszowie Barbara Ignasiak. Chcę pogratulować wyróżnionym, jak również wszystkim uczestnikom, bo jednak ważne jest, żeby uczestniczyć w takich konkursach. Zawsze to prowadzi do tego, że zdobywa się wiedzę. Rywalizuje się, prawda, także, że jest to bardzo ważne. Chcę podziękować organizatorom, bo gdyby nie było organizatorów, to was by tu też nie było, jak również wychowawcom za przygotowanie swoich wychowanków do tego konkursu. No i wszystkiego dobrego. I rzeczywiście, konkursy czytelnicze motywują młodych ludzi do poszerzenia wiedzy na konkretny temat, uczą ich samodyscypliny i pobudzają do wydajniejszego myślenia.